No witam. Miałem siać rumianek tamtym siewnikiem, bo jeszcze stoi, brat go nie zabrał. Ale posieję jednak tym, bo trzeba zobaczyć, jak to chodzi z tym z rumiankiem. Tym bardziej, że tu trzeba specjalnie jakoś go tam ustawić. Od talerzówki go już odczepiłem. Wał. W ogóle wczoraj jak odczepiałem, to że o przekorek przeciekał. A że jeszcze nie chcę wody wypuszczać, bo będę sobie tam trawę robił ze stodołą, to tutaj ustawiłem, żeby korek był do góry. I co? Ten wał to już będzie do umycia, już do schowania na kolejny sezon. No co, biorę Władimirca i podczepiam. Ja już do Władimirca podczepiałem siewnik, ten pożyczony, bo jak już do tamtego kupionego podczepiłem talerzówkę, to już później nie chciałem zbyt talerzówką podczepiać. No i zauważyłem pewien problem, a mianowicie inaczej mam ułożone te wysięgniki do siewnika i ja muszę siewnik na czymś stawiać, na jakichś paletach, na jakimś podwyższeniu. No, no ja na paletach sobie odczepiam, bo jest ciężko uczepić, za nisko są te uchwyty. I do Władimirca tak samo. Z ziemią tego siewnika nie jestem w stanie uczepić, bo tutaj bym musiał rozkręcać na tych pionowych tych śrubach. Ale to w drugą stronę by nie działało. Jakbym rozkręcił, to i wysoko bym nie podniósł. A to wszystko dlatego, że tam są te wachliwe sworznie. Bo one mają taką tolerancję trochę. Oho. A jak to będzie z tym znacznikiem? Czy się okaże, że będę musiał tą wajchę wykręcać, bo mi tu szybę będzie chciało wybić. Zobaczmy, co to wyszło z tego. A tam to jest pospawane, coś uchwyt. Co to wyjdzie z tego? Co to wyjdzie?
szybę mi wybije. Prędzej czy później. Ja tak mówi się, no będzie się uważać czy coś, nie? Ale to chwila nieuwagi i będzie po szybie. Na wszelki wypadek. Hartowania szkła Szotkiewicz 1F18 43R myślnik 00316 20 E20 43R myślnik 00316, tak jakby w razie co, numer czy coś, nie wiem. No ale nie wiem, no chyba muszę o to wykręcić. Znacznik sobie jeden ustawię, by tak będę dookoła jeździł. No, tak trzeba będzie zrobić. Trzeba będzie to w ogóle odkręcić. No bo no, jak ja mam to zrobić? A i tak w ogóle do John Deere'a to mam robić, żeby to było jakoś hydraulicznie. Także... No ale siewniczek ładnie się prezentuje z tym. Tak w sam raz do Władimirca. No i co teraz? No teraz to tak. Co drugą? Redlice skrajne też sieją. Tutaj te klapki są podwiązane, żeby nie zagartywało zagarniacze. Zaraz podniosę. Tutaj rumianek wsypany. O, a co to za bryła? Gdzieś się zbryliło coś. Dobra. 17 razy. Siedem kilogramów na hektar. Dobra. Czterdzieści trzy to jest 7, 35 to było 5, na 40 to będzie 6. 6 kg na hektar. Dobra, 40. I tak zostaje. Ciekawostka, jak już tak sobie jeszcze tutaj robiłem, przestawiałem na rolki do drobnego wysiewu, te nie sieją. Okazuje się, że tutaj też jest oto pęknięte. Mogłem wymienić, jakbym wiedział, ale nie widziałem tego. No ale co zrobić. Ale z drugiej strony znowu tylko sprężynki powyciągać. Pierwsza tylko z brzegu. No to pasuje, tym bardziej, że wałek. A dupa. Nie pierwszy. Ostatni, bo to w tę stronę wałek wychodzi. Ten. Czyli... A dobra. Dobra, póki nie odpadło tamto, to będzie jeździło. Tutaj nie było, no to się już wymieniłem. A to tam jest tylko pęknięte. Może gdzie skleję? Jakimś klejem. Dobra, zobaczymy. Redlice talerzowe podwieszone. Tam na śrubie skręcone. Chyba do końca. Może nawet za bardzo, ale to już na polu będę patrzył. Co się dzieje z tym? Żadnych ścieżek się nie robi. Pryskania nie ma. Nawożenie to tam jak zawsze będzie. To jeszcze wsypię z powrotem. Thank you.
Zamówiłem sobie paczkę z Zenoxu. Dwie rzeczy. Pierwsze to jest po prostu najzwyklejszy pistolet do pompowania kół. Trochę lepszej firmy. Trochę. Dużo lepszej firmy niż to, co ja mam, bo ja miałem taki po prostu jeden z najtańszych. Już mi w manometrze pokazywało ciśnienie, jakie chciało. Raz dwa bary, raz dwa i pół, raz półtora. Jak się nadusiło na ten manometr, tak pokazywało. O, nawet jest ciśnienie. Jest nabite sprężarce. Pierwszy raz podłączam w to. No i do tego mam tutaj różne końcówki. Nawet nie wiedziałem, że są w zestawie. Do pompowania pewnie jakiś piłek, czegoś innego, tutaj takie skręcane. To po pierwsze. Przy okazji jeszcze sobie wziąłem w jednej przesyłce klucz do filtrów. Mam do wymiany w samochodzie filtr paliwa. Po prostu bez takiego klucza się nie da tego wymienić. Nie ma tam jak odkręcić ręką. Tam trzeba by było dużo rozkręcać. Kiedyś taki miałem, ale mi się rozpadł. Był to jakiś tam po prostu najtańszy. Ten może będzie dłużej działał. Widać, że jest bardziej solidnie wykonany, ale to się okaże. Jakby ktoś chciał konkretnie te dwie rzeczy kupić takie same jak ja mam, no to w opisie po prostu umieszczę link do tych rzeczy. A no i w sklepie Zenox obowiązuje cały czas mój kod po prostu promocyjny. Wpisując po prostu Pawnic 14 dostaniecie chyba 5% rabatu. Jak się wam się, jak się spodoba, to możecie korzystać. Dobra, wracając do rzeczy. Dobra. No tu manometr się rusza w ogóle. Co on mi pokaże? 1,9. O, na 2 bary robię. W tamtym poprzednim miałem tak, że jak przyłożyłem, pokazywało przykładowo 2 bary. Jak o tym nadusiłem guzikiem, o tym, to od razu schodziło na 1,8. I w sumie nie wiem, która to faktycznie była, no, która to faktycznie była prawdziwa opcja. O, klucza zaraz bym tego zgubił. Pewnie nie ja pierwszy i ostatni. 2 bary. No to tutaj jakoś się zgadzało. Przykładowo takim Władimircu miało być chyba tutaj 1,0. Trzymam nie za duże, bo to Władimirec jest lekki. Powiem wam, że nawet 0,8 by starczyło. Jest 1,1. Zrobimy na 1,0. A jest przyzwyczajony, że tutaj trzeba trzymać, bo w tym starym, a tutaj końcówka sama trzyma. Dobra. Wyjdzie. Dobra.
też pierwszy przejazd. Trochę to jest krzywo, ale... Bo tam koło idzie niżej. Dobra, ale znacznik odbezpieczę. Do John Deere'a, żeby zrobić, no to na metr, no to na koło mogę sobie to zaznaczyć. Jak tak, na oko. Jakoś tak, najwyżej. To będzie ślad na koło, bo tu nic innego nie wymyślę. A widzę, że bez większych przeróbek to tu się pod John Deere'a nie obędzie. Dobra, ja tutaj na razie tak jadę, widzę, że lecą te nasiona, no tutaj to za blisko na sąsiada wjechałem. No dobra, tak musi być, tam gdzieś z górek to trochę bardziej, ale ten znacznik to dobrze ryje. Ale to kołem będę ujeżdżał, to się ugniecie z powrotem. No dobra, jadę, tak sieję. Tak, za głęboko idzie, bo to musi tylko muskać po wierzchu, a najlepiej wcale. Do tego znacznik jest trochę za blisko, trzeba trochę oddalić. Coś już tu piszczy, już coś piszczy w tym siemniku.
Niestety chyba jeszcze na łączniku muszę skręcić. No, to tak będzie lepiej. W sumie to i tak trzeba, bo tam wskaźnik jest. Dobra, i to tak zostanie. Tu akurat nie jest też tak gładziutko. To może i lepiej, bo te nasiona tak nie powiewiewa. Tam w klapie chyba gdzieś jakieś nasiona brzęczą, bo jak tak pojeżdżę trochę, podniosę, to tak jakby zboże się obsypywało. Ostatni przejazd już. Znacznik zamknąłem. No chyba dobrze idzie. Jest godzina 14, jadę do domu na obiad. Nie no, słuchajcie, przecież jakby tu wyraźnie napisane, normalnie nalepka jest 0,22, czyli 2,2 atmosfery, a nie 2 bary. Nie wiem, skąd mi się to uzdrało, taka mała poprawka. Już zaraz ktoś byś teraz pisał jakieś tam komentarze, że 2,2 przecież, a nie 2,0. No to już, szybka poprawka. I jest. Z drugiej strony tak samo. I jazda dalej. Pamiętacie? 4,5 roku temu koszenie rumianku tutaj, gdzie uszczelkę pod głowicą najpierw mi w Perkinsie gdzieś się wydmuchała. Grząsłem u sąsiada na polu, później u siebie. Później Władimircem, tu poprzecznie jak jechałem, tu zagrzązłem, w tamtą stronę się John Deere'em wyciągałem, sam. Oby nie było powtórki z rozrywki. Ale takiej samej nie będzie, bo Perkinsem już na pewno nie będę kosił. Ile tych nasion jest w ogóle? Na spokojnie. Mówię, o, jakieś żyto gdzieś tu się sypie. Jak pełno było, to tam musiało nalecieć tu pod tą blachę. Dobra, to tam nic się tu nie stanie.
szukam kamyczek. Podczas uprawy się wyciągnął. Podczas wałowania nie miałem gdzie wziąć, a teraz specjalnie po to łyżkę wziąłem. Hydraulika ma coraz dłużej hydraulika podnosi siewnik, bo olej rozgrzany jest rzadszy, po prostu pompa dłużej podnosi. Już para idzie, może przymrozek będzie, nie, nasion wystarczy. Leciało tutaj. Leci cały czas. Na wierzch rozsypuje i o to chodzi. Dobra, kończę ten odcinek, bo tu zaraz będzie ciemno. Jak nic się nie wydarzy, to znaczy, że jeżeli już jest koniec odcinka, to znaczy, że nic się nie wydarzyło dalej. Także tyle. Trzymajcie się. Na razie wam i cześć.